Rzeczą najważniejszą, która pozwala widzieć owoce Sufaniech, jest stała obecność modlitwy. Bez stałej modlitwy nie można by świętować dzisiejszego dnia. Na zakończenie dnia modlitw w 14. rocznicę objawień uroczysta ekumeniczna msza święta w rycie bizantyjskim. Przewodzi jej ojciec Elias Zachlawi. Bierze w niej udział wielu księży, biskupów, arcybiskupów różnych obrządków, z wikariuszem patriarchalnym grecko-katolickim, biskupem Izydorem Battiką na czele. إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف في بيت داود واسم العذراء مريم كما يليق بأكبر الأعياد نقيم في هذا اليوم المبارك اليوم الثالث للعيد وهو اليوم الأول وقد ابتدأنا بمعايدة العذراء مريم يوم الأحد ملكك أيها المسيح الإله لا انقضاء له فستاك نوتك وجميع رؤساء الكهنة والبطاركة والأساقفة فليذكرهم الرب الإله جميعا في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين أنا أؤمن يا رب ما بيحلى العيد إلا بتوحيد العيد
Uroczystą mszę świętą kończy błogosławieństwo biskupa Izydora. I oto nagle wielkie poruszenie. Na rękach, twarzy, a nawet włosach Myrny widać wyraźnie błyszczący olej. Rzecz jest nadzwyczajna, niezwykła. Wprost niesamowita. Ludzie pchają się, by to lepiej zobaczyć, dotknąć Myrnę lub zebrać na wacik choćby krople oleju. أعظم العجائب تحويل الخبز والخمر لجسد ودم الرب. ما بيجوز نتصرف بما يوحي بأننا نستهتر بالإربان المقدس. Ponownie jawi się pytanie, skąd się to wszystko bierze. Dlaczego olej? Nawet dla wiary, jak powiedział ojciec Laurentin, jest to trudne do przyjęcia. A jednak, czyżby tylko wiara mogła dać wyjaśnienia i odpowiedzi na dręczące człowieka pytania o sens życia? O otaczającą rzeczywistość? Ciągle dużo bogatszą od tego, co można poznać niedoskonałym rozumem. Wydarzenia w Sufaniech wydają się tę prawdę w pełni potwierdzać.